Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, bałagan jest z tej ziemi. Przechodzimy do konkretów. To tu dla Was przygotowałem. Mamy już pomalowany dół dwukolorowo, jak sobie Pan producent zażyczył. Tu mamy matowy czarny, a tu mamy 10 warstw farby. Już Wam mówię, o co chodzi. Najpierw wszystko pomalowałem sobie na czarny mat. Stwierdziłem, że ten czerwony, wtedy jak na niego będę kładł czerwony na czarny, będzie wtedy taki bardziej ciemniejszy. I stwierdziłem, że sobie pomaluję w macie. Tak, czyli czerwony macik XF7 bodajże. Już Wam pokazuję. Tak, XF7. Taki czerwony macik. Zacząłem sobie psikać, położyłem 7 warstw, dalej było widać ten czarny, dlatego musiałem z powrotem popryskać go X7. Dopiero jak ten kolor zaczął nabierać takiej głębi, zaczął być widać, dopiero zacząłem to psikać matowym i takie małe efekty. Dźwignię pomalowany na srebrny, jak wszystko, jak widzicie, jak producent sobie zażyczył. Tam mamy 3 pedały. Nie wklejałem tego z Wami, bo stwierdziłem, że i tak nie oglądacie. Dobra, przechodzimy dalej. Tu mamy konsolę. Tak się ona prezentuje. Już jest tutaj wklejona. Dobrze, tak wygląda. I tu mamy drugą część tego naszego wnętrza. Jeszcze jest jeden kawałeczek, ten, który za chwileczkę sobie tutaj przykleimy. Dół sobie dosycha. Teraz zabierzemy się za mocowanie tych oto tutaj uchwytów, rączek do wchodzenia, nie wiem. Strony. I tu mamy z drugiej strony drugą rączkę. Poczekam, aż wyschnie. Nowa zmiana na kanale. Otrzymałem od jednego z widza wiutkie cążki. Takie precyzyjne. Chyba miał dosyć mojej walki ze starymi. Także dziękuję Ci, widzu. Zobaczcie, jak idą. Ile tu się namordowałem na wizji z tymi starymi. Zobaczcie. Pięknie. Leciutko. Dobra. Ten elemencik będziemy potrzebowali potem wkleić tutaj. Ale najpierw będziemy musieli jeszcze powalczyć, połączyć te dwie półweczki ze sobą.
A że jest to rewel, moi kochani, to już wam pokazuję, że nie będzie to takie rewelacyjne. Zobaczcie, o ile tutaj powiedzmy, że jako tako mamy spasowanie, no o tyle tutaj będziemy się musieli troszeczkę napocić, żeby to nagiąć. Ok, moi drodzy, powalczyłem, możecie sobie zobaczyć, jak się prezentuje na włączeniach. Teraz powinien wjechać tu gruby szpachel. Zobaczcie, jakie są szpary. Teraz macie wszystko poklejone, macie wszystko porobione, macie pomalowane elementy. Zobaczcie, tu aż musiałem klejem dawać w tym do wklejania szyb, żeby jakoś to w ogóle utrzymać to wszystko w ryzach. No dobra, mniej więcej się udało spasować. Tak to wygląda. Tutaj tego nie, już nie będziemy nic robić. Dlaczego? A otóż dlatego, że przychodzi tu ta oto piękna walizka, która tak ma sobie tutaj leżeć i wszystko zasłaniać. Także tak to się prezentuje. Zostały pierdołki. Zostały pierdołki, no nie tyle pierdołki, ale głównie kaleczki, czyli pierdołki. To musimy położyć na fotel. Tak, to musimy położyć na fotel, jakieś jeszcze detale, które przyjdą tutaj na tą walizkę i będziemy mieli finał. Dobra, jeszcze bym zapomniał, fajny detalik, aczkolwiek kiepsko się malowało. Mamy taką ala zbiornik płynu i jaki jest tutaj myk tej całej zabawy, że musimy to pomalować przezroczystym niebieskim od środka. Tyle tylko, że malując aerografem od wewnątrz, wiadomo, że kiedy psikamy tutaj powietrze do środka, to to się wszystko rozpyla, w ogóle ta farba nie chce osiadać. I jak już macie z tym problem, to zmniejszcie sobie ciśnienie nawet poniżej pół atmosfery, jak najmniej, wtedy delikatnie, drobniutko po prostu rozpylacie i wtedy to się trzyma kupy. No patrzcie, nie skleiło się nawet dobrze. Muszę tutaj kleik jeszcze przykleić. Ten zbiorniczek przychodzi, moi drodzy, tutaj z przodu. Tu musimy go przykleić. Także ja go jeszcze muszę tu z powrotem przyłapać i wklejam go na miejsce. Moi drodzy, tak finalnie prezentuje się wnętrze. Kaleczki na fotelach, jak widzicie, jeszcze są pomarszczone, świeżutko położone. Tutaj też na tej walizce trzeba było zrobić ćwieki i jakieś zamki z przodu, to wszystko dosycha. Wleciało lusterko, o którym przypomniało mi się w ostatniej chwili, że musimy zrobić. Tutaj też imitacja takich kratek. Mówię, to jeszcze nie jest pomalowane, ale już wam nagram, jak to mniej więcej się prezentuje. Zbiorniczek, jakieś kalki. Jednej kaleczki tylko nie położyłem i zaraz wam pokazuję, o co chodzi. Tutaj na środeczku wymagali, żeby przykleić kalkę od radia, ale że w 300 SL-ach nie wychodziły radia, radyjka wychodziły tam w 300 SL kablu, dlatego tego nie montuję. Tak mniej więcej się prezentuje. Nie wiem, jak wam się widzą te fotele. Ja się zastanawiam, czy nie byłyby lepsze w jednolitym kolorze. Ale okej. Okay. Najważniejsze, że tych łączeń, które wam pokazywałem wcześniej, aż tak nie widać, fotele zakryły, więc spoko. Tutaj tej szczelinki też nie ma. Co, moi drodzy, zostaje montaż tego na autku, ale to już w kolejnym odcineczku. Skończyliśmy rozdział 45 i dalej zabieramy się za karoserię. Tyle ode mnie. Cześć.